Polsce Cure 2024, pojazd inspekcji ruchu drogowego. Tu macie Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, stoisko, tu będzie stoisko z bronią. Kajdanki, nie kajdanki. Różne rodzaje broni. Widzę, że tutaj jest snajperka. Tam macie samochód służby więziennej. Tu strzelnica. Tu są pojazdy, zobaczcie, Defendery. Jeden, drugi i tam najładniejszy czarny trzeci. Zajrzymy do środka, jak wygląda. Przejdziemy do Defendera, tego czarnego. Zobaczcie, jaki ładny pojazd. Bardzo ładnie się prezentuje. Zobaczcie, tu są takie roboty różnej maści. Tu macie strój do rozbrajania materiałów wybuchowych. Tu znowu jakieś laserowe rzeczy. O, tu jest obuwie. Zobaczymy, jakie jest obuwie. Męskie i damskie. Sprawdzałem. Sobie na razie jest daleka. Akurat kupiłem w zeszłym tygodniu za 7 paczek w tym, jak on się nazywa? No i w tym, co jest sportowy, nie pamiętam, jak on się nazywa. No nieważne, kupiłem sobie obuwie, także mam. Wygodne właśnie do lasu, wiesz, na moje wykopki. W Meckermanie. Słowa brakło. Słowa mi brakło. Tu wszelkiego rodzaju kamery. O, zobaczcie, jak ładnie. Tu też jest kamery, jakieś inne. Akademia Pożarnicza. A tutaj pewnie radar to jest. Nie, nie wiem. Tu mamy SOP, Służby Ochrony Państwa, zobaczymy sobie pojazdy. Stary na blachach taki, tu mamy nowy pojazd, akurat Audi. I znowu stanowisko z bronią, granatami, takie rzeczy. Zobaczcie, tu macie jakieś pływające urządzenia. A tutaj są drony, zobaczcie. Jeden wielki, a tutaj mniejszy w formie helikoptera. Taki jest fajny. Taki jest fajny,
do tego, żeby sobie nagrywać, to pod te drony mogą sobie chłopaki kupić potem ten system. Ten jest fajny, naprawdę, duży. Sekundka. Zobaczcie, takie roboty bojowe, takie pojazdy ma Polska Straż Graniczna. Thank you.